Witam wszystkich, Sęcony Piotrek, jest ze mną Wonson. Dzień dobry, witam serdecznie. Egzorcysta, jako witam. Komentator. Rozpoczynamy nową serię, Wonson jako specjalista. Oczywiście tego nie widać, tutaj był cudzysłów od gry. Będzie mnie uczył grać w Rasta. Egzorcysta komentuje. Zobaczymy, czy coś ciekawego z tego wyjdzie. I co, tutaj ja śpię. Muszę kliknąć cokolwiek, żeby się obudzić. Cokolwiek, ale nie mogę się za bardzo decydować, co wybrać. Macie jakiś pomysł? Który klawisz najlepiej kliknąć? Czy może da mi jakieś ukryte opcje? Są kombinacje guzików, na przykład jak klikniesz Alt, a potem F4, trzymając Alt, to ci się od razu obudzi i dostaniesz boosta do biegania. Patrz, biorę to. No na pewno. Ty. Dobra, zadziałało. Jestem w grze. O. I teraz na jakimś... A, rozkomunikiem, myślałem, że na rosyjskim serwerze. I dobra, wiem, jedyne co w tej grze wiem, to jak wytworzyć te pozostałe jakieś tam przedmioty i jak zdobywać materiały. Na tym się moja wiedza kończy. I zwykle umieram po 10 minutach, bo nie wiem, skąd żarcie brać. To teraz taka czarna magia, że kliknij G, przytrzymaj G. No. I powiedz mi, gdzie się znajdujesz. Pomiędzy E16 a D16. Naprawdę? Tak, no, naprawdę. Tak blisko, to biegnij w górę, jestem na środku D14. D14? Tak. Nie, on jest na E16, E17 pamiętam. Ale nie, Wonson. Aha, bo ja cię na mapie nie widzę. No nie, dopiero musimy do siebie dołączyć. Tak, no to spotkajmy się na D15 po środku. Będziemy mieć po równej drodze, nie będziemy się nudzić. I tu mnie masz. Co, nie chciał ci chodzić? Nie. Weź sobie pochodnie chociaż w rękę. Nie radzę, bo jak ktoś cię zobaczy z oddali, to... Myślisz? To długo nie pożyjesz. Ma kamień zawsze. No myślę, że kamień mi dużo nie pomoże. Ej, ale sprint tu nie bardzo działa. Proszę, water and press E to drink. Mam się napić? No, tam wody z jeziorka jakieś masz, to się napij, bo to możesz pić, nic nie zrobi. Za zimna woda. No dobra, napijemy się. Jestem pełno nawodniony. Nie, ale przez tą ciemność to jest tragedia iść. No ja też nic nie widzę. Dobrze, nie, że jest u góry. No nie bardzo właśnie. O. Wiesz, no mógłbym rozjaśnić, ale to wie, trochę oszustwo, nie? Ja rozjaśniłem sobie ekran na maksa i dalej nic nie widzę. W sumie nie wiem, zostawić wącą tak, żeby to było takie ciemno, czarne? No, trochę rozjaśnić. Jest ciemno niestety, to trzeba poczekać. To się potem jasno zrobi. Powiedz mi jedno, czy ty widzisz ogień, jak ja teraz stworzę? Nie cholera. Czekaj, zobaczę na mapie, gdzie jestem. No jestem idealnie na środku D15. Nie widzisz ognia? Nie. Czekaj, jeszcze raz tam cię podbiegnę. Tylko jestem na jakiejś nizinie, nie? Teraz? Wchodzisz na górkę. Dobra, ja odpaliłem też pochodnie. Trudno, najwyżej mnie zajebią. I co mam tu zrobić? Tu, bo cię tu, bo tutaj ciebie nie ma, panie. Jestem, czy ty na pewno jesteś na D15 czy D16? A jestem na granicy D13 na 14. Bo... D13, 14? 14 nie. I 15 na granicy. A, dobra, widzę cię. Widzę światło. A ty gdzie jesteś? Może lepiej się nie ruszaj, bo nie znajdzie. Co? Stój w miejscu. Nie ruszaj się. No stoję w miejscu, patrz. Dobra, widzę. Aha, cenzury nie uruchomiłem, ale czekaj. Dobra, masz majtki, jest dobrze. Czyli masz cenzurę. Tak. Cześć, łysy. Siema, krótki. Aha. Ty masz wyłączoną cenzurę. Okej. Okay. Jak już chcesz wyrobić, to dobra. No dobra, to co teraz mamy zrobić? Żeby przeżyć. Ja widzę 72 jedzenia. Zaraz będę znowu głodny i umrę. To chodź tutaj, a czekajcie najpierw. Ała, panie! Ci uderzyłem?
Tak. Czemu tu przy mnie łazisz? To jakoś cię do drużyny mogę dodać, tylko teraz taktycznie sprawdzę jak. A dobra, create. Okay. Invite, dobra. I coś muszę kliknąć, czy już jestem? Tab przytrzymaj, powinieneś mieć zaproszenie jakoś. Akceptuję. O, i teraz się powinniśmy na mapie, tak, na mapie się widzimy. Dodał skrót klawiszem G mapy. A no nie wiem. Panią, emotek jest B. Oła. Już mi się podoba. Tylko się nie przypal. W ogóle gdzieś, pamiętam, gdzieś oglądałem. Jesteś wącon? No patrz, odwrócił się ode mnie. No poczekaj, no chcę coś ci pokazać. Nie w tą stronę, testowałem cię. To wygląda jakbyś z flarą biegł po prostu. No. Taki cień ten. Jak ty zrobiłeś ten? Tu masz tak jakby trójkąciki, jak poświecisz to... Znaczy to wiem, tylko nie wiem jak to zbierać nocą, nie bardzo rozumiem. Dostajesz. Tylko jak to zbierać nocą, jak ja nic nie widzę? Sprzętu. Ale to też możesz kamieniem. O. Ale ja tego nie widzę. Tylko czekaj, daj mi to rozwalić siekierką, to ja ci już podam. Poświeć jak możesz. Bo nie widzę gdzie te. No właśnie o to chodzi, jak to używać. W momencie. Taka ciekawostka, B klawisz. To okej, okay, nie? Bo bodajże w Japonii? To jest uznawane jako bardzo nieprzyjemny gest, bo to oznacza chęć na seks analny. Jako co? Ten znak, okej. Okay. No. W Japonii jest uznawany jako propozycja do seksu analnego. A, bo to cię przerwało w ogóle. Wiesz? Poważnie? Dzidę ci tu dropa. A, bo cały czas guzik klikam, dobra. Gdzie mam tą dzidę? Tu jest dzida. Mam dzidę. I co z nią zrobię? Dzidam go. Będziesz dzigały zwierzęta. Okej, okay, no to a jak zrobiłeś siekierkę sobie? Już ci też dam. Z drewna i z kamienia. A, ja mam drewno, okej. Okay. O, mamy cały odprzęt. To co teraz? No, 62 jedzenia. Musimy coś do jedzenia zrobić. Czy mogę trzymać w jednej ręce dzidę, w drugiej latarnię? Chyba nie. Okej, okay, czyli mam przejebane, dopóki dzień nie będzie. Ej, helikopter w ogóle lecił górą. Nie wyciągaj żadnej broni. Okej, okay, czemu? Bo jak, jeśli dobrze pamiętam, do helikoptera jak cię zobaczy z bronią w ręce, to zaczyna strzelać. O, ciekawe. No dobra, no to chodźmy coś upolować, nie? Najpierw to jedzenie może, chodź tutaj do tej wody, bo tam ja bym się napił. No, no. I może jakieś dynie będą. Dynie? No. Zaczyna się rozjaśniać. A i tak nic nie widać. Ej, a ja chamsko z dynią, jestem z włóczym latam. Jest dynia. O. Zajebałem. Widziałem właśnie, jak już się na nim nachyliłem. Znikła mi. O, jeszcze popcorn. A nie kukurydzę? No, mów jak chcesz na to. Ja to tam zawsze w formie popcornu jem. No spoko. I przy wodzie rozumiem więcej takich roślinek będzie, tak? Tak. I teraz co, dynię mam coś obrobić, czy po prostu ją wpierdzielić? Gdzieś, normalnie. A jak ci ją rzucić, bo mam dwie, to mogę jedną ci rzucić. Po prostu klikasz i wyjeżdżasz za eku. Okej, okay, a jak się odpiera? Tab. Kurwa, bo dwie wyrzuciłem. Masz jeszcze kolbę. To jest jak piłka, panie. Tam. O, jestem to jedzony. I przy wodzie zawsze szukać takiego początkowego jedzenia, rozumiem, tak? No, 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 tylko coś mało tutaj, bo nie widzę więcej. Nasiona trzymaj, bo je będzie można zasadzić. Okej. Okay. Najlepsze, a tu jesteś. Gdzie ty spitalasz? No ja biegasz, zbieram nie wszystko. Mogę kukurydzę mam. Znaczy popcorn, sorry. Dokładnie. To drewno jest?
Masz to porąbać, może. Tak, to jest drewno. Dawaj. Ej, mogę to porąbać. Ej, dobra opcja. Ile drewna wychodzi z tego? Ty, po 40, planu. Rzeczywiście. A ile może mieć przy sobie maksymalnie drewna? No pełne. Podejrzewam, że dużo. Zobacz, 400 już mam w jednym miejscu. Więc fuj. Wystakuje chyba po 1000 albo po 2000. Bo to jest modowany serwer, że dwa razy tyle dropi, żeby trochę szybciej poszło. Ej, dobra. I coś kraftować? Coś mi się tu przyda? Znaczy, zaraz najpierw trzeba... Tutaj. Czekaj. A ja już jej wpierdoliłem. Kamień. Nie zabijamy? Zabijamy, tylko powinno coś dropić, o. Pochodnie byś wziął, bo twoja się już... A. Nie, no mam jeszcze pół. Ale zabijam kamień. I kawałki mięsa. A czemu jestem na czerwonym miksie jakimś? U góry po prawo się wyświetliło coś. Celownik? No, coś takiego. 35 sekund jeszcze. Nie wiem, czyż było jakieś polowanie albo coś? Nie, no. Tego się nie spodziewałem. To jest jakiś mod serwera. Okej. Okay. A tak to zaraz 50 ludzi za nami będzie biegło. Może być. Nie wiem, czy mi się przyda, ale zbijam to drewno. A to jest normalnie z jakimiś ludźmi, czy co? Tak, normalnie z ludźmi. No. A. Tu jakaś baza jest. Będziemy obrabować? Patrzę, czy mają drzwi. Ej, dobra, zgubiłem cię. Na mapie. Dobra, mają na klucz, to nie ma co się męczyć. Trzeba jakieś dobre miejsce na bazę znaleźć. To jest tak naprawdę. A czym charakteryzuje się dobre miejsce na bazę? Płaskie. Najlepiej jakby miało... Patrz, kąt 90 stopni, że ma płaska podłoga, no, a za sobą masz prostą do góry ścianę. Bo wtedy jak masz skałę jakąś, to ci się nikt nie przebije, więc masz już jedną. Aha, jedna ściana mniej. No. Na przykład tutaj jakaś duża skała jest, tylko nie za płaska. No, jak tak idziesz bez biegu, to wygląda, jakbyś się modlił do tego kamienia. W sumie? O wielki kamieniu. I już ban zabrażał uczuć religijnych. Ja? Nie. Nie, na YouTubie. Widzę jakiegoś kwiatka. To naprawdę ładny kwiatek. Cie. A dobra. A to nie jest. Oj, mam kamienia. Ja nie wiem. Ej, metalore, przyda nam się? Ale no, przyda się metal. Ale nie mogę tego zdobyć. Też a, masz kilofem w sumie. Ale to też nie zbiera. Nie wiem, ej, czy tego nie trzeba mocniej nawalać, wiesz? Jak mocniej? Całej siły, no mocniej lewego klawisza myszy nie nacisnę. Kurde, a myślałem. No to chyba nie możesz, nie wiem. Nie, czyli to ten nie mogę zabrać. Gdzie jest wąco? Tam. To co, drzewo rąbać? Znaczy, potrzebuję tylko to usunąć. Czekaj, teraz ogarnę, jak to działa w sumie ta mechanika. Ja pierdzielę. No tak, tylko nie wiesz, nie wiemy ile to da tak naprawdę. To że mam po 400 tego drewna, to podejrzewam, że to mało będzie. Tak obstawiam. No. Chyba chodzi mi o to rąbanie. O. No fajna nawet mechanika. Że musisz biegać do ekranu. Ty, ale to wytłumaczyłbyś jak się buduje, a nie się rozpędziłeś. Na razie patrzę tylko, czy to się ma sens to budować. Czekaj, a, ściany. Okay. Jakiś projekt jest potrzebny, okej. Okay. Czyżby? Jest, dobrze, do tyłu. O. Chodź tutaj po tej stronie. No idę. Tu masz taki X, no nie? Tylko nie rozwalaj, bo padnie. Tu masz X na środku z drewna. No. Po drugiej stronie nie masz. Jedna strona ściany jest twardsza od drugiej zawsze, nieważne z jakiego materiału. No rozumiem. Więc zawsze musisz stawiać to, bo tu na przykład jak oglądałem, zadałem 7 damage'a, czy tam 6, no, a tu zadałem 1. A, widzę. 1. No ale jak pochodnie walisz, to wiesz. To ja teraz zdidę. Okej. Okay. Czy pochodnie ma więcej obrazy zadaje? Patrz, to weź.
drewno ci rzucę. No trzymam już ten, ten połomieszczę. To. Aha. O! Postaw, widzę. Postaw po tej stronie najlepiej. Ale podłoga mi się robi tylko. Prawym. Czekaj, prawym? Tak, prawym. Sobie zmieniasz. O matko. O. I tylko jeszcze nie stawię więcej, bo ja tu muszę drewno tutaj drzewo. Bo chcę zobaczyć, jaki mamy tutaj, wiesz, obszar do budowania. Ej, rampę można budować. Że już wyścigi? Tej rampę mogę zbudować? Nie! Takie zajebiste, ładne podejście. Łącz są pamięty, Piotrek zrobi ci ten... To teraz możesz usunąć te rampy. Skatepark. Jak? Rozwalić je, dzidom. Ała. Sorry. Ale sami podeszłeś pod narzędzie pracujące. Złamanie BHP, panie kolego, tutaj wiesz. Kara to się należy jak co najmniej, nie? Ale to trzeba powiększyć. Tyle nam starczy na razie. I mamy teraz jedną ścianę, której wiesz. Rozumiem. Tu mogę postawić? Okay. Tak. Kurwa. Na razie poczekaj. A dach robić? Czy idziemy do góry jeszcze? I zaraz zobaczy, wiesz, bo to na razie tutaj długość, a potem wysokość. Żeby długość. Tutaj... No rozumiem, najpierw... A mówią, że długość nie ma znaczenia. Dobra, i co robimy dalej? Bo tutaj mamy, tu robisz to i co można jeszcze robić? A tu w ogóle jakąś ścianę... Aha, drzwi zrobiłeś. Zabudował go. To na drzwi, no to ścianka musi być. To musi zostaw. Usuń tą ścianę. Ja ci to już wyjaśnię. Dokładnie sobie muszę sam postawić, żeby mieć, jak ci to wyjaśnić. Okej. Okay. A, ten górny element widzę, zamontowałeś. O. Dobra, teraz jest. Teraz ściana niech będzie tutaj. Ja się kierą mogę rzucać. Jest dobrze. Teraz. Co to za kombinacja? What the fuck? No, kibel zrobił, nie wiesz? Ty, w sumie. A to gdzie dziura? I to na razie można rozwalić. Czekaj, już to. Wiadro postawi, wiesz. Wiadro potrzebne. Czekaj, to skraftuję wiadro. A nie. Teraz można sufit na szybko zrobić, bo ktoś widzę, że słyszy, że strzelają. Chyba nie to. To jest podłoga. Teraz sobie bierzesz młotek, jak już mamy wszystko. I ulepszasz. No. Młotek, a ja nie mam młotka. Muszę wytworzyć. To stwórz młotek i trzeba iść zbierać narzędzia zaraz. Tak, kraftuje mi się. No to muszę zaraz iść sprawdzić, bo mamy dziurę w dachu. I młotkiem walić to wszystko, tak? Tak. Not the maggot. Chyba nie masz materiałów. Unable to repair, not damage. Rób wszystko, ale nie, prawym. Najeżdżasz prawym i możesz na drewno, kamień albo metal. Na razie najlepiej na drewno wszystko, bo to najłatwiej będzie utrzymać. Zrób to. Ja idę. Aha, to tak? Trochę drzew pozbierać. A drzwi nam niepotrzebne? Za sekundę. Najpierw trzeba ulepszyć, bo jak to... No co nam drzwi, jak teraz ściany mamy na dwa hity z dzidy. Nic. I dalej nie mogę już ulepszać. A to nie kamienie? Nie, to będzie na drewno. Tam wystarczy, bo to trzeba potem jeszcze utrzymać. Ja ci to już zaraz pokażę. A i te wzmocnienie jeszcze trzeba dać. Te podłoga musi być wzmocniona. Boże, jakie kombinacje tutaj. Najlepiej podłogę zacząć na kamień, a ściany i takie na drewno, bo podłoga wszystko utrzyma. Dobra, jest wszystko na full już. Nic więcej nie mogę tu zrobić. A jak podkopiecie fundamenty, to też się wszystko psuje, no nie? Tak, rozsypie się? Właśnie jak fundamenty zniszczymy. No to fundamenty też trzeba ulepszyć w takim razie. Mówię, trzeba podłogę ulepszyć na kamień, a resztę
Może trafić czerwony X. Ale to jest śmieszna opcja, że tutaj nie ma celownika. No, no, no. Jakie to jest upierdliwe. Ale rozumiem zamysł twórców. Ej, ale dobra. Ej, drzewo się rozsypało, o matko. Pięta, co ale to się dzieje? Ale 426 dostałeś za to, że się rozsypało. To tak jak po stówie idzie od razu na jeden element. Dobra, co będziemy potrzebować oprócz drewna? Kamienia. To dość dużo nam się przyda. Kamień, drewno, metal, jak masz, to dobrze. To może ja pójdę poszukać kamienia, żeby tak nie lombać cały czas drewna. No spoko. Chyba, że chcesz. A, dobra. O, mam piękne drzwi dla ciebie. Zaraz zobaczysz. Ale idę do ciebie zaraz. Ej, ale będziemy mogli to oświetlić trochę? Tak, tak. No montuj drzwi. Jesteś na to gotowy? Jestem, jestem. Pokazuj. Na zewnątrz lepiej. Robimy ten podjazd? Ale mogłeś antywłamaniówki zrobić. Aha! Jak to jest otwór mały? Nie. Glowing hole. O, jest w środku. Co? Stań w środku. Przy dziurę. Na wysokości masz głowę. Okej. Okay. Chcesz wejść? To jest dobre. No i schody, zrób panie rampę. A mamy schody? A te schodów jest? No była chyba wyżej. Czekaj, to idzie. Czekaj, a to drab. O no. No i są schody. Dużo lepiej wygląda. Da się ulepsz może, o. Co? Ulepszone. A drzwi możemy ulepszyć? No i z tyłu drzwi. No. A skąd masz to malowanie tych drzwi? Stój to za darmo. Jak oglądasz to... A, okej. Okay. Jak masz drewno, to zrób normalne drzwi, żeby jednak nie było dziury, że nam pokazuje cały środek. Tu wstawiłem te, żeby nie było, że nie ma, wiesz. Tutaj okay. Mam. Do kibelka, okej. Okay. Przynajmniej nie musi dwa razy spodnie zdejmować. Ej, gdzieś podkowałem drzwi, a są, dobra. Ej, nie mogę tego ulepszyć. Mall options are available. Is to open man? Co? Nie mogę ulepszyć drzwi. Ale jak drzwi no, drzwi się nie da ulepszyć. Okej. Okay. Żeby można tylko wykraftować różne. Dobra, to idę szukać kamienia, póki jeszcze nie ma nocy. Spoko. Przyjdź tutaj tylko zaraz, jak możesz i włóż tutaj trochę rzeczy swoje. W sumie tam, gdzie mam? Gdzie ty jesteś? U nas w środku. A, w kiblu. I zapisz się to, bo to jest ta jakby skrzynka, która utrzymuje bazę. Tam pisze, ile to kosztuje na 24 godziny. Mogę jakoś, to jest jakiś skrót, czy muszę to ręcznie przerzucać wszystko? Ręcznie. Co? Ręcznie. Czemu to się w ogóle nie przenosi? No, nie mogę tego przenosić. No bo najpierw jest... musisz kliknąć, żeby tutaj zapisać się do tego. Mówię, klikasz. No przecież klikam już. Nie zapisało cię? Nie możesz przenieść tam nic do środka? No nie, no przyniosłem te dwie rzeczy. Dalej nie mogę przeczytać. Wierzę, że tylko przeniosłem. Your base is not... Przenieś. Nie wszystko się da, tylko tutaj materiały masz. A to mu! Nie wiedziałem, że aż tak źle, panie. A drewna nie możesz? Możesz chyba. Drewna przerzuć, no. A siekiera może mu się zniszczyć, czy nie? Tak. Dobra, damy jakąś radę. Czemu mnie zamkłeś?
Chodź, wróć tu, wróć tu. Wróć tu. No nie, no mi podbierać czegoś. O, zamykam drzwi na klucz i chcę, żeby tutaj... Żeby to zadziałało? No, no, no. Ej, chwilę, teraz powinniśmy móc otwierać i zamykać. Opcje już nie. A powiedz mi, czy teraz możesz otworzyć? No nie. Czekaj. Ej, dobra opcja. Masz 25 drewna? Zaraz czekaj, może tu będzie. No, 2000 od niej oddałem. No to czekaj. Szynce masz, no. Masz ten klucz, to jest do tych drzwi, tylko to są najważniejsze drzwi w tej bazie. Więc pytanie, czy chcesz mieć klucz, czy po prostu na razie ja cię będę otwierał, a klucz zostawiasz? Klucz zostawiam, by mnie zajebać i zajebić tam. No spoko. Ale nie mam tego klucza, a jest, dobra. Dobra, jakieś normalne drzwi tu postawiłeś? O, najzwyklejsze. Dobra. Jak rozdzielić drewno na pół? Klikasz na to. Czekaj, już ci powiem. Utknąłem, nie mogę wejść. Przesuń się lekko. Dobra. To jest o mnie, że trzeba dodać. No. Mam w sobie drewno. Klikasz na to lewym. Pokazuje ci się u góry takie okienko, że to drewno, ile tego masz, takie tam. No, no. Masz pasek, pisze splitting. Tam masz. Jest 1000 i teraz to mam dalej zrobić, żeby tak to bać. Idziesz tą kreską w lewo czy tam w prawo, żeby mieć tyle, ile chcesz drewna. No i co dalej? I po prawej masz ikonkę drewna z tą liczbą i stamtąd przejeżdżasz. No. Klika, o kurwa, jak jest skomplikowane. Dobra. To co, mogę iść w końcu to kamień zdobyć? No tak, oczywiście. To przesuń się. Mam tu są dupę. Dziękuję. Nie ma za. Kurwa, zamknął mnie w mieszkaniu. Już wróciłeś? No próbuję wyjść. Jakiś areszt domowy mi tutaj napierdalasz. Dobra, metalu nie mogę zdobyć. To mówię od razu. Nie wiem czemu. Czy mam zły kilo? Dobra, bo kilo wszystko sobie rozjemy. Metal tutaj. Masz orę metalu. No ale jak to wydobyć? Normalnie z tej... To trzeba przetopić zaraz. Ale nie chcesz się zebrać. Tak, na mieście. Chodzę w dżunglę, próbuję walę kilopem i nic się nie robi. Nie zbiera się tego. A to nie wiem. No to się normalnie kilopem. No to podejdź i pokaż to. Czy to jest kilof? No i co tu na filmiku? Kamienny kilof powinieneś mieć. Możesz podejść do mnie? Już idę. Nie wal se konia, tylko chodź. Panie. On sprawdza dziurę. Pa, zamknął się na klucz i się cieszy. No to dawaj, jak to rozwalić? To nie jest ora, to jest małe. Jak ci piszę tutaj metal ore, masz do podniesienia, kliknij E. Aha! Masz faceta, pajaki. Naprawdę? No było, nie był, był ten rysunek, że można to podnieść. O chuj. Jezu. Wiem, czy skało, to, to wtedy wiesz, rozwalasz. No dobra, no już wiem. Nie, to było dobre. Tego też nie zbieram. A, tego nie mogę. Dobra, to szukamy. Ej, czekaj, co znaczy tą mapę chyba, nie? Ty chyba musisz rozłupać. Ty jesteś Wonson teraz w bazie, nie? Wonson? No, tak, tak, tak. Dobra, co, nie słychać? Nie, nie było cię, przed chwilą słychać. Zaznaczyłem sobie twoją lokalizację jako miejsce bazy, gdybym za daleko odszedł. Ładna muzyczka w ogóle. O, czyjś baza? Możemy coś zajebać? Ej, rozjebać gościowi ten? Bazę? Jak chcesz. Domek, kurde. Ale może siekierą, co? A, siekierą się rozjebała. Masz matkę też pozbierać, to z roślin takich wystających, bo to nam da... Okej, ubrania.
I ze śpiworem, no też, ale najpierw śpiwór, bo wtedy będzie można się spełnić w domu. A tak to się randomowo na mapie spełnisz, jak zginiesz. Okej. W ogóle miałem kamienia szukać chyba, nie? No, coś takiego. No dobra, już widzę, że drewno to chuj. Ja głodny się powoli robię. To co, kukurydzę wpierdalać? No, panie, ja tutaj też zrobiłem skrzynkę z jedzeniem, więc jak coś, to zapraszam. Dobra, na razie wpierdalę kukurydzę, jak już mam przy sobie. O, chyba nie mam. Ej, jakim cudem? Masz mięso. No, ale to chyba człowieka, to tak nie bardzo chyba surowe jeść. No, trudno, no najwyżej. Czy jeść mięso z człowieka? Czy no nie jest za dobre, ale jak musisz. Jak nie, to przyjdź tutaj i sobie weźmiesz stąd, a jak chcesz, to wiesz. Jak zaleci się, chce chodzić, czy nie. Nie mam za bardzo wyjścia, nawet nie wiem jakieś szczerze. A, już pamiętam. O, czat się uruchomił, widzę, na tym serwerze. No, trochę się pożygałem, ale dał radę. Czyli nie było takie złe. A, mogę kliknąć tylko taba, nie trzeba trzymać. Ej, a jak zepsuła mu się siekiera, to może naprawić chyba, co nie? No właśnie, no. Jak naprawić? Lepiej wytworzyć nową. To naprawia okay. Się tam. No nie warto. Że on kamienia nie ma. Ten dźwięk tego żygania, nie? Ej, zabiło mnie. On umiera. Ale co cię zabiło? No to mięso. Zabiła mi truciznę. A. No. No to idziemy z respi teraz? Dobre pytanie. Okej. Okay. O. Ej, w ogóle jakieś łódki tu są? Myślisz, że na tych łódkach coś może ciekawego być? No, może być, ale czy tam warto iść jak... O kurde. Jak co? Jak masz, to nie wiem, czy tam warto chodzić. No to wracam się znaczy, do ciebie. Tam jeden wróg już się nie ma. Jeden co? Jeden wróg jakiś dobry już się nie ma. A, wróg! No. No nie, no ale czemu tak daleko muszę spierdalać? Dobra, mam kamień. Aha, ale nie wiem, czy kamieniem zbiorę go. A, no, mogę tak go podnieść po prostu. Kamień, możesz zbierać kamień. Okej. Okay. To po drodze może coś znajdę. Ten twój kamień jest niezniszczalny, pamiętaj. Kurwa, tylko zgubiłem tego. Nie, zniszczalny, normalnie ma pasek. Ale zgubiłem ten metal. Pokazuję ci dead chest na mapie przecież. Tak? No tam niedaleko Watsona już jest. O. I sobie tak w kulohatera przyjebać, nie takim kamieniem. To było coś pięknego. I taki ból, nie? No bo chłopie zobacz, gdzie mam stopę, nie? No właśnie, to jest dziwne, że nie dostajesz w tą nogę. Przypierdoli takim kamerem. Ujoj, to bolało. Gdzie jest to świecące jest? Pierdziele. Nie, ja znałem do tego. Oczywiście, że tak. To już ja na to patrzę, że mi się słabo robi. Widziałem faceta i się boję. Czemu się boisz faceta? Bo miał... To trzeba było ubrać się, a nie z gołym pitągiem latać. No. Panie, tutaj jest, wiesz... No ja wiem. Wiem, lubisz się pochwalić. No tylko ja rozumiem, pytanie, że ty czy w twojej kwestii się tutaj wolisz jednak ubrać, ale panie... Na tej gry nie da się po polsku. Nie. Jak po polsku? No w sensie napisy po polsku nie ma. Jaki człowiek mnie zaatakował? Jego no, też atakuje. Będzie jedzenie. Zajmę kurczaka. Brawo. Go rozwalić. No. Rozjebałem go kamieniem, nie wiem jak go teraz podnieść. No kamieniem musisz w niego nawalać dalej, żeby go rozczłonkować. Myślisz? Aha, rzeczywiście. O chuj. No. I flaczki. Coś fajnego zdobyłem z tego? O, jakieś mięsko.
Zrobić trzeba bandaże? Bo mam możliwość. Dobra, na razie zostawię to jak jest. Na razie nie, bo najpierw z tych zrobimy te namioty. Na namioty, co ja mówię, śpiwory. Dobra, to idę troszkę dalej kamieni. Najpierw dead test. Uwaga, to mam. O właśnie, co? Nie, myślałem, że jakoś zareagujesz. Ciekawiej. Nie zdążysz mojego imienia zobaczyć. Nie, no to za bardzo chętnie. Ja bym ukrył twoje imię, to wtedy tak. No. Trzeba zobaczyć, czy jest taka opcja. To mogłoby tak, być coś ciekawego. Aha, drzwi zamknięte, jak zwykle. A ile masz maszyn? To idę do tego. Do Dead Chesta. No. Ciekawe, czy będę w stanie odetkał wszystko. Będę, nie? No raczej tak. No. Jego się rozdaje Flice 4. Idziemy? Pewnie nie skam. No, to chcesz to miłej zabawy? Wolę nie ryzykować. O, znalazłem twoje ciało przed tobą. O, możesz zabić to. I będę mógł zjeść własne ciało? No. Już doświadczysz tego. No, drop wystarczyło. A nie, dobra, możesz. Zbieraj twoje ciało, bo z tego się tłuszcz zrobi, a z tłuszczu się zrobi pierś. To jest pojebane! Ja można siebie zabić, żeby tego coś wykorzystać. Ja tak na początku jeszcze 3 razy zginęłem u siebie w chacie. Z własnego tłuszczu zrobisz piecyk. A jak shiftem na to naciśniesz, to się nie przeniesie? Nie przenosi się. Minecraft. Boże. Tak, za dużo Minecrafta. No bo no taka dynamika fajna była zawsze w grach. Bone arrow. Co ja mogę zrobić? Potrzebuję siekierkę. Coś jeszcze? Dzidę. A dzidy nie masz? No dobra, już awanturę mi robisz bez potrzeby. No i to. Coś jeszcze potrzebuję? Kurwa, ten duży, ale to brzydko wygląda. Dużością staram się grę. Ej, z kości mogę coś zrobić? Zrobić z kości bone club? A chcesz, to masz robić. A co to jest? Nie, to zrób już lepiej nóż. Bo nóż ci wtedy daje więcej rzeczy z ciał i ze zwierząt, jak lutujesz. A nie mogę noża zrobić. Co ci brakuje? Najpierw muszę znaleźć, gdzie to jest. Brakuje mi metal fragment. Ale to nie to. Ten a ten maczeta. Ten kościowy bone nóż. Knife, 8 sztuk kości. Tutaj jest w bazie 10, to dawaj. Bo to będzie do zbierania przydatne. Czekaj, gdzie jest baza teraz? Jest w bazie. Jak nalecę pędzę? Kochani, jak tam? Dobry obiad domu czeka? Pan się nie odzywa, nie? Coś nie jest. Wstydzi się powiedzieć. I musiały zahaczyć o brzozę. Tak. Xa celuj. Dobra, też pójdzie chyba. Chcę mi się tak w kółko latać. Więcej jest bardziej niż podatka. Jakie to wielkie. Kurde, ile drzewa z tej jednej brzozy wypada. Tak, taka mała, nie? No. Ale sądzę, że jakbyś nie nawalał w te X-y, to krytycznych tych ciosów byś mu nie zadawał temu drzewu i... Krytyczne ciosy dla drzewa. To jest boss. No. Dwuletnia brzoza, to jest bossem. Ty, ale drzwi są zamknięte. Puk, puk, motherfucker. To półka robi dziury. Tylko kamieniem chciał. Spójrz, kurwa, to drzwi. Zaraz ich nie będzie. O, sorry. Ej, umieram. Do środka. Umieram. Weź co tam jedzenie w tylnej skrzynce. Ale jak fawie. Masz radę. Git.
it zrób, no it. Ale krwawy dalej, nic mi to nie pomogło. Umieram. Nie, 3 HP zaraz, no on zginie teraz. Ty. Co żeś zrobił? Dobra, jest, przeżyłem. Ale na styk. Widzisz, 3 HP. Nie, bo on zjadł drugą, ty nie. O. Tak, opierdoliłem dwie dyny. Robiłem śpiwór. Ej, dobra, co tu odłożyć? Jedyne, co widzę przez tą dziurę teraz, to te gołe pośladki. Oła, ofuj. A weź, Piotrek, podejść do tych drzwi. Czy mnie już tam nie ma, bo już się boję. Ej, a gdzie jest ta skrzynka na żarcie? Chyba ta ostatnia. Ta ostatnia, tam dałem trochę jedzenia. Bo tu są dwie skrzynki, Piotrek, chyba, wiesz? Teraz do której wrzucasz. No ale jedna jest zamknięta na klucz. A czekaj, to jest z tyłu dalej. Bo tam są dwie. Odwróć się. No, to jest na... Nie, to jest na przedmioty. Ale chodzi mi tam, w tamtym rogu. Jest jeszcze skrzynka. Tam mówisz? Nie. Całkiem pod ścianą chyba. Czy to jest jedna skrzynka? Czekaj. Bo mi się wydaje, że to są dwie skrzynki. Masz jedną dużą, tutaj drugą, tu trzecią. Gdzie ty tu jeszcze widzisz czwartą? Czekaj, jeszcze się rozejrzę. Nie, no nie ma czwartej. Ale to ładnie wyglądają. O. Ej, dobra, ja miałem zrobić ten kosiany nóż. O. I gitarę możesz... Mam kosiany nóż i co dalej? Coś jeszcze produkować? To by chyba na tyle było. Młotek, dzido, ognisko, szopkę. Ej, no nie wiem, ty mi tu już, ty jesteś specjaliści. Specjalista. Na razie nam to starczy. Ty, zamknij mnie w ogóle. Skórę. Ej, zamknij mnie. Daj ten klucz, kurwa, trudno, jak nas zajebie. Nie, to nie może być, bo jak są otwarte, to tu nie masz przechodzić. No i o to chodzi. A, taka magia. Dobra, zapiszę sobie. Już ci dałem, prawy. Lewy jest mój. Kurwa mać. Ja nie lubię od ściany spać. Wiesz, ale to jest jeden plus, że Łącona prędzej zabiją wtedy. W sumie? To będzie pierwszy. I po prostu mam jego nazwę zmienić, tak? I to już będzie jako mój. Już go przydzieliłem do twojego imienia, ale chcesz co możesz zmienić nazwę? Ja ci po prostu baza jeden dałem. Kurwa, ja się tu poruszyć nie mogę, nic zrobić. Wszystko pozamykam. Zbugowałem się w ogóle. Ruszyć nie mogę się. Teraz? Nic. Co zajebiesz mnie? Nie wiem, co ci się stało. Co ci się stało, panie? O, teraz mogę. Nie, panie, dawaj ten klucz. Dawaj, kurwa, ten klucz, bo ja się wkurwiał tylko. Nie ma klucza, nie pozwalam. Już ci dam, czekaj sekundę. A jeżeli nam zajebią, od nowa zaczniemy, trudno się mówi. Kurwa, jak te drzwi kurwiające. On po prostu lubi klatki. No widzę właśnie. A nie niszczy noża, ej. Panie. Ja nic nie niszczę. Ja robię tylko... Puk. 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 Ale to chyba nie niszczy kamień, nie? Ścian. No niszczysz nam ściany. Nie, no 200 na 200. Aha, no to może jeszcze nie niszczysz. Ale zaraz zniszczysz. No pa, raz, dwa... Nie. On tyle dziur, co zrobił na tym, to... Cały czas to samo. To jest takie wizualnie chyba. Mi się wydaje, że jak jesteście przyjaciółmi, to nie możecie sobie psuć. Ej, dobra, Wącon, bo róbmy coś, bo tak nagranie to będzie tragedia. Wiem, że fajnie się buduje, ale jedźmy dalej. Ci trzy młotki różne. Nie, mam jeden. Ale masz ładny. I co tego? Daj mi tego różowego, jak masz taki ładny. Jak z Vice City. Co, zróbcie handel wymienny. Dobra, i te klucze. Klucz masz? Czy nie masz? No nie mam. A, no to tutaj... Przecież ja się blokuję, nic nie... Co?
W skrzynce tutaj jest to, myślałem, że wziąłeś, ale to już. A, nie wiedziałem, że w skrzynce, tutaj. Na jedzenie. Okej, okay, to idę. Daję. A, masz już? Ale... To jest do zewnętrznych drzwi klucz? Nie. On chyba drzwi nie może dalej otworzyć. To bo muszę mieć przypisane pewnie w ekwipunku. To oddaj mi ten klucz. Nie, bo to będzie od tamtych. To ten zostawimy, a ja ci dam klucz od tych drzwi. Kurwa, mać, za dużo odkrótów. 50 kluczy? Tak. No, to należy mi wytarczy, tylko że on do spania miał dostęp. A, ale musiał się tamtąd, nie? Bullying the Coty. Trzeba było tam jakoś wejść. No. No. No dawaj, żebyśmy nie stali w jednym miejscu, bo to jest chujnia straszna. Nikt tego potem nie będzie się oglądać. Dobra, już mogę otwierać. A jak to zamknąć? A jak to zamknąć jak klucz teraz? Ja to już zamknę. Jak to zrobić? Tylko ja mogę, to muszę E przytrzymać i wtedy mogę. Chociaż może też ci da. Ale muszę mieć klucz przy sobie? Na kłódkę najeżdżasz i trzymasz E. Ja mam opcję otwórz drzwi. A ty teraz po prostu klikasz E i powinno otworzyć. No. Kliknij E, po prostu nie trzymaj E. O, działa ci, też możesz odblokować teraz z kluczem. No, teraz kliknij normalnie. No ale tego nie odblokowywuj tak. O, to i teraz kliknij na czerwonym. No, bo jak jest na zielonym, to każdy może otworzyć, nawet bez klucza. Aha, teraz jest z kluczem, dobra, no to idziemy polować dalej. To nie wiem na co. No, tak, mam dalej, tak? A no, skąd to mam wiedzieć, panie? Tu jesteś spercial liczba. Nie, to by się skóra przydała. Skóra? Ewentualnie czekaj, sprawdzę, jak się robi piecyk. Czyli tam na potrzebujemy... Ale ten młotek bardzo ładny. Podoba mi się. To naprawdę bardzo ładny młot. Jest ten kolor. Recento examina nie wiem, co to robi, ale klikam. 39 tłuszczu twojego potrzebujemy. Czy ty to zrobić to, co myślę? Nie, nie, na razie nie. Na razie chodzi o szukanie zwierząt, bo i tak to nie można się co chwilę spełnić, tylko trzeba co 5 minut minimalnie. A, więc to nie zagadza tak łatwo. To będziesz czekał znowu 5 minut. Okej. Okay. Nie, tylko żeby tak 39 do 40 tłuszczu, żeby zdobyć przynajmniej to 40. Okej. Okay. Lepiej rzucać czy gonić te sarenki, czyli na zwierzaczki? Sorry, co? Jak polować na sarenki i na zwierzaczki? Rzucać dzidom, czy lepiej ich dogonić je? Możesz dzidom rzucać, albo po prostu bić, ale nawet bym zrobił nawet łuk. Tylko czekaj, bo kamień znalazłem, to chcesz, to zaraz się przejdę na szybko łuk zrobię. Chyba, że przy sobie materiały masz. No nie, bo chyba wszystkie odłożę. Teraz ma stałna. No to zaraz się kopnę. Jaki ładny kamieńcek. Tylko jak kamień rozwalasz, to w te świecące punkty, nie? Też ci najwięcej daje. To już ogarnęliśmy. Tak, dokładnie. Co prawie sobie nogę przypierdoliłem. Sprawda, ta dynamika jest taka trochę... No, ale to nie czerpiajmy się, to jest dalej chyba wczesny dostęp, nie? Czy już wyszło ze wczesnego dostępu? Oj, naprawdę nie wiem. Ja to w tyle w tą grę gram, że nie wiem już kiedy to by nawet miało wyjść. Oni tyle tutaj dodali, a to chyba właśnie nawet dalej jest w tym. No właśnie, mogę rzucić kamieniem? Możesz. A jak ktoś tam ma tańce zrobione? To ja, mi się wydaje. Tęcza. Na drzwiach. A to nie jest ściana? Ej, ktoś sobie posadził tą. Mogę to zdobyć? Ha. A nie mogę zajebać komuś. Ten już idzie kraść innym. Aha, wy macie... To jest chyba zablokowane, żeby niszczyć komuś domek. No i sprawdź młotkiem na to. A nie, o Jezu. Czekaj, ale coś poszło o jedno. No jeden, ale nie wal nożem, bo go zniszczy.
Czekaj, ale czym uszkodziłem to? Trudno rozwalanie ścian. To ściany to jak chcesz na szybko rozwalić, to musisz mieć co czwórkę. Ty, są dynie. Kurwa, ty komuś kradną dynie. No to bierz. Zajebałem komuś dynie. Pierdalam, pierdalam, 12 sztuk dyni, pierdalam. Drugą stronę. Światełko. Tam długo nam zdajdzie do, zanim będziemy mogli coś takiego sensowniejszego budować, oprócz tych rzeczy takich podstawowych do przeżycia? Znaczy tak, ja chcę nam przynajmniej jakąś standardową broń załatwić i wtedy możemy już chodzić po ulicy szukać skrzynek, a w skrzynkach masz rzeczy pomiędzy drewnem byle jakim, a najlepszą bronią, najlepszymi ubraniami. Więc to już zaraz będziemy mogli, wiesz. To się nam brakuje? No tylko jakiś łuk, żeby na początek zrobić jakieś ubranie. Bo mówisz, nago ci nie bardzo pasować. Gdyż mnie to było na gadki stać. Nie wytrzymasz. Długo nie pożyjesz, tak się powiem. A nie go dupiec. O, mam już 4, mam 5000 kamienia. To po co ja to zbieram w ogóle? No nie wiem, już teraz akurat. Już nie ma potrzeby. No już niezbyt. Dobra, to jebać to. Wracam się do bazy. Czekaj, dobra, to już wiem gdzie jestem, to idę zanieść to co mam. Tam dynię by... Ej, w sumie ja bym zjadł. A całą dynię? Tak na raz? No tak. Wiesz, spożywam do odbytniczo. Nie chcę cię niepokoić, ale jest taka bardzo mała szansa. No. Nieduża, ale mała, że zgubiłem naszą bazę. Ja mam zaznaczoną. Widzisz? Kurwa. Też jeden pomyślał. No oczywiście. Ej, tu jaka skrzynka kogoś jest. Niech tam będzie 3-4, niech tam będzie 3-4, niech tam będzie 3-4. Pusta. Ale ładna skrzynka. Jaka diabelska. No, zajebista. Można ją rozwalić? A po co? Tak, o. Jano, jadłeś coś? Czemu? Nie jadłem, teraz a co? Szkoda, musiałem coś zobaczyć. Że ci się w głowie zakręci. Ja bym coś takiego zaczął robić. Nie, bo ten jakby to za duże przecinki są. Znalazłem bazę. Na pewno ty mnie tam nie zaprowadziłeś. Na pewno. Ej, boginę. Ała. Ja pierdzielę. Tam tuszę. Ej, ulepszaj drzwi. Dobra, gdzie odłożyć ten dynię? Do tylnej skrzynki, jeśli ja to przeżyję. Czekaj, mam pomysł. A chyba musisz te drzwi otworzyć. Kurwa, myślałem, że tak można przez tą dziurkę. Przeżyjesz, czy nie bardzo? No, nie wiem. Zaraz zobaczymy. No, ale otwórz te drzwi, co się dojebać. Puk. Ja pierdzielę. Ej, zniszczyłeś jeden punkt. Tutaj. To nie ty. Widzisz, bo to jest do naprawy. Ty mogę naprawić młotkiem. No wiem. Ale chodzi mi ogólnie, że naprawiłeś ten. To nie ja. To nie ja, to moi, wiesz. Poprzednicy. Dobra, tak. Tak myślałem. Zaciulał. Opa, jeszcze nie umarłem. Ja żyję. Dobić. O, to bolało. Przyjemnie ci? Tak. respawn. A, i będę w mieszkaniu. Ej, czemu nie jestem w mieszkaniu? A, śpiwór kupiłeś? Dobrze, że aktywowałem śpiwór. Ale czy byłeś teraz na niego na mapie, jak go chciałeś się spełnić? Czy się po prostu zespełniłeś? Aha, bo było po lewo wybór śpiwora, a po prawym respawn.
bardzo możliwe, że właśnie na spawn nie wszedłeś. Okej, okay, no to se dojdę. Ale dobra, tutaj już mamy sporo naszykowane. To co? Robimy sobie chwilę przerwy? To spoko. Dobra, to chwila przerwy.